Witajcie, witajcie, witam Cię Maćku, halo, halo. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Witajcie, 176. odcinek Niskiego Pressingu. Dzisiaj tak na szybko i na krótko, krótkie nasze podsumowanie tego, co wydarzyło się w miniony weekend, konkretnie w minioną niedzielę. No cóż, nastroje kiepskie, jesteśmy coraz bliżej Fortuna pierwszej ligi. Słabo to wyglądało. Nie wiem, jakie są Wasze opinie. Zaraz my przedstawimy naszą subiektywną opinię. Was z góry oczywiście prosimy, kochani, piszcie, komentujcie. I przy okazji, razem z Maćkiem, dziękujemy Wam za wysyp komentarzy pod ostatnim odcinkiem. Było dużo bardzo fajnych komentarzy, w zasadzie wszystkie, i dużo fajnych rzeczy można było się z nich dowiedzieć. Tak, i z Kochani, wieloma się zgadzamy. wieloma się zgadzamy. Z tymi, co nie, to też się zgadzamy. Zgadzamy się, cieszymy, bo każdy ma prawo do swojej opinii. Dzisiaj kilka naszych opinii. Kochani, nie wiem, czy się z nami zgadzacie, czy nie. Piszcie, polemizujcie, kłóćcie się z nami. Czy nie kłóćcie, spierajmy się kulturalnie. W Miedzi nie jest źle, nie odkrywamy tutaj Ameryki. Pytanie, czy Miedź jeszcze jest drużyną? Czy to, co się dzieje w naszej legnickiej szatni, można nazwać, że Miedź jeszcze jest drużyną? Czy tam już jest totalny zaduch w tej szatni, że tak gęsto, że trzeba otwierać okna, pewnie wszyscy żyjemy, no wiadomo, wszyscy żyliśmy wypowiedzią, my w Legnicy żyjemy wypowiedzią Huberta Matyni w przerwie meczu, którą wyświetliły kamery Kanału Plus, no jakby przebił to wyczyn trenera Goncalo-Feju, który zdzielił prezesa swojego klubu tacą, no ale nas w Legnicy bardziej obchodzi chyba Tak. to, co Hubert Matynia powiedział na temat Stefanosa Capino. Maćku, czy po takich wypowiedziach można mieć jeszcze nadzieję, że coś tam jeszcze gra w tej szatni, że coś tam się jeszcze składa w całość? Czy to jest taki symbol tego, że to już jest tak naprawdę zapaść? No ja myślę, że to jest sygnał o złej atmosferze. Nie ukrywajmy tego. Ja nawet się zastanawiałem, wiesz o tym, czy to czasami nie lapsus, przejęzyczenie. Chciałem sobie sam wmówić coś takiego, że to może nerwy i po prostu nieprzemyślana wypowiedź, ale okazuje się, że to nie do końca nieprzemyślana wypowiedź. Myślę, że to, no właśnie, zastanawiam się, czy to nie jest czasami atak na myśl trenerską, szczególnie tą myśl trenerską bramkarską, bo to jest jakby taki bardzo duży kamyczek do ogródka trenera Olka Ptaka. Mnie to bardzo mocno zaniepokoiło. Ja mogę się z Hubertem zgadzać co do merytoryki, tak, ale co do formy, no nie znalazł odpowiedniego momentu. Jeżeli chciał coś takiego wyartykułować, powinien spotkać się ze sztabem trenerskim, porozmawiać sobie w tunelu, w szatni, w gabinecie trenerskim i powiedzieć, co myśli. Do odważnych piłkarzy świat należy. Trenerzy lubią, słyszymy, takich niepokornych czy szczerych piłkarzy, no ale nie mówi się Nie tego w wszyscy. przerwie. Może nie wszyscy, ale nie mówi się takich rzeczy przed kamerami. Dla mnie to jest naprawdę objaw jakiegoś kryzysu, wewnętrznego kryzysu atmosfery. O tej złej atmosferze słyszymy już przecież od kilku kolejek. To nie jest przecież pierwszy sygnał, który do nas dochodzi i to jest naprawdę bardzo mocno niepokojące. Myślę, że to jeden z największych takich, no właśnie takich sygnałów, potencjałów, o tak może bym to nazwał, z którymi trener Mokry musi na gorąco się uporać i musi w jakiś sposób zareagować, bo tak nie może być. Tak, kiedy że trener Mokry ma, no, wiadomo, fatalną sytuację, wiadomo, jaka jest sytuacja w tabeli, to jeszcze mu dochodzą tutaj takie pożary do gaszenia personalne. Rzeczywiście, no, ten przykład, no, uważam podobnie, no, pewnie z Was, kochani, większość z Was też pewnie tak uważa. No, no, niefortunna wypowiedź Huberta, rzeczywiście nie czas i miejsce, natomiast to, co powiedziałeś, merytoryczna ocena jego wypowiedzi, to jest zupełnie inny temat. Oczywiście. Zupełnie inny temat. Natomiast, no, natomiast fakt faktem, słabo to wygląda, jeżeli, no, w takim momencie mówi się takie słowa publicznie. Natomiast co ciekawe, ja myślę, że no, te problemy z tym mentalem, z tą atmosferą w szatni Miedzi, no to chyba się już dużo wcześniej zaczęły. Zresztą warto przypomnieć, zresztą, no, my tą historię jakby znamy trochę dłużej, ale ona tak nie wychodziła na światło dzienne, natomiast nasz kolega, redaktor Kamil Warzocha z portalu Weszło, zresztą nasz stały gość Tak. naszego też programu.
zdradził, że bodajże wczoraj czy przedwczoraj, no, nagrywamy ten program w każdym razie we wtorek, zdradził na kanale sportowym, że gdy jesienią rozmawiał, robił wywiad z Hubertem Matynią, to nasz wahadłowy jakby poza protokołem opowiedział co nieco kulis no i narzekał, że nie ma tego team spiritu, nie ma takiej tej atmosfery w szatni miedzi, że są grupki, niektórzy piłkarze, szczególnie ci zagraniczni, trzymają się razem, hiszpańskojęzyczni trzymają się razem, generalnie, że piłkarze miedzi to przychodzą tak do klubu jak do biura, po treningu, po meczu wychodzą, żegnają się, że nawet żony się ich nie znają, nie ma czegoś takiego jak wspólne wypady, wspólne jakieś tam spędzanie czasu, integracja. Oczywiście nie mają takiego obowiązku, prawda? Natomiast Hubert się dziwił, ponieważ mówił, że w Pogoni to była norma. Tam piłkarze też się zmieniali, jedni przychodzili, drudzy odchodzili, ale generalnie w wielu klubach polskich jest to norma. No jakby w tej drużynie nie było tego i nie ma. To tyle. No, jakby opowiadamy o tym, ponieważ wiem, że nie wiem, kto słuchał programu na kanale sportowym, to te oceny ostatniej kolejki ligowej, to Kamil to jakby publicznie powiedział. Ale bardzo dobrze, dlatego, o tym wspominasz, bo to rozszerza... Dlatego też to powtarzamy. Tak, to pokazuje natomiast... tę wypowiedź ostatnią z przerwy, że ona faktycznie może mieć takie podłoże, że to gdzieś po prostu w Hubercie się działo i on to po prostu zaczyna głośno artykułować, coraz głośniej artykułować. No gdzieś tam jest w każdym razie, gdzieś tam w każdym razie na pewno ta atmosfera jest bardzo gęsta i my to już kiedyś mówiliśmy tutaj w Niskim Pressingu, że tak jak w poprzednim sezonie wyczuwaliśmy naprawdę tą atmosferę, ten taki, naprawdę, to było widać, że ta drużyna, to jest drużyna, to się tam wszystko kleiło, ten team spirit aż biło tych chłopaków. Tak. Natomiast w tym sezonie rzeczywiście tego nie masz, to większość tamtych chłopaków to już w drużynie nie ma, tak? Zdecydowana większość piłkarzy, tych, którzy robili awans, to praktycznie już ich tutaj nie ma. No, kilku zostało, także ja wiem, że oponenci mogą stwierdzić, tak, była atmosfera, bo były wyniki, bo wyniki robią atmosferę, no ale to też, tak, jest tak okej, okay, no ale też nie do końca, albo ktoś się lubi, albo ktoś się nie lubi, tak? Także to tyle. Co do, jeszcze kilka zdań może, Maćku, co do jakby merytorycznej oceny słów Huberta Matyni, no to jakby no, te rozżalenie, no, jakby pretensje, no może i mają podstawę, no bo generalnie jak przeglądam media społecznościowe, to zdecydowana większość kibiców aktywnych mediów społecznościowych broni Abramowicza. Tak. I trudno nie przyznać wam racji, kochani, bo naprawdę Abramowicz, przepraszam, końcówka jesieni fantastyczna, początek rozgrywek wiosennych też niezły wykonania Abramowicza. No można, wystąpił w meczu z Radomiakiem, w dwóch meczach z Lechem Poznań, Barcie Poznań, w Grodzisku, w meczu z Grodzisku, no można przyczepić się do Mateusza, że gdzieś tam jakiś miał udział w tej bramce, może nie taki ewidentny, ale może mu się lepiej zachować, tak to powiem dyplomatycznie. Potem znika, pojawia się Capino, niby jakiś tam drobny uraz, no i generalnie ławka. No można dyskutować, czy Stefanos Capino jest lepszym bramkarzem od Mateusza Abramowicza. I naprawdę, ja no, nie będę forował wyroków, no. Podejrzewam, Maćku, że ty też się nie odważysz jeszcze, no ale jakoś tak, no, po tych kilku meczach, ja wiem, czy to jest jakaś tak, wielka nie różnica. Się, ale no. na pewno Abramowicz nie zasłużył na to, żeby posadzić go na ławkę, bo wydaje mi się, że wnosił też dużo. Też tak uważam, też tak wnosił uważam. Jako osobowość, wnosił jako lider i właśnie w takiej sytuacji, kiedy ta szatnia potrzebuje takiego lidera, który jest w stanie, wiesz, wiele razy o tym mówiliśmy, ale Mateusz taką osobowość ma i szkoda po prostu, że siedzi na ławce. Znaczy ja powiem tak, ja jeszcze raz... Mateusz na pewno się z tym nie może pogodzić, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach. Ciekaw jestem, ja na powiem, kogo postawi tak. Maciu, ja muszę to powiedzieć, ja wiem, że ja trochę się obawiam, ja zawsze się lubię asekurować, czy wolę się asekurować, żeby będę posądzony o to, że Jan Tura to nie lubi zagranicznych piłkarzy w Miedzi. To absolutna bzdura, nieprawda. Lubię, bardzo lubię. Ja do dziś kocham Marki Tosa. Zresztą pewnie jakby wszyscy. Ale jeżeli mam do wyboru, to Maćku, to co ty zasygnalizowałeś, jeżeli ja mam do wyboru w bramce, z całym szacunkiem, nie znamy Stefanosa Capino, może to jest super gościu, może jest super bramka, że może odczekamy to słowo, może on nam tą ligę uratuje. Nie wiem, nie, na razie ja tego nie widzę, ale chciałbym się mylić. Ale mam do wyboru gościa Stefanosa Capino, który tu podpisuje krótki kontrakt i za chwilę go tutaj nie będzie.
A Mateusza Abramowicza, gościa, który po przyjściu do Miedzi w wywiadzie w Niski Pressingu mówi, że całe życie marzył o tym, żeby grał Tak. w Miedzi. No nie wiem, można mu wierzyć czy nie wierzyć. Generalnie wiadomo, piłkarze lubią czasami pod publiczkę, pod kibicę się wypowiadać, ale on będąc tutaj już drugi sezon, on udowadnia to, że to Miedź ma w sercu. Naprawdę. Tak. To co powiedziałeś, on jest liderem, jest charyzmatycznym. Żyje tą Miedzią. Generalnie jest z naszego regionu, z Dolnego Śląska. Naprawdę ten facet strasznie się zżył. Jest ulubieńcem kibiców. Ma Ale cechy nawet przywódcze. sportowo nie daje I trenerom przede właśnie wszystkim też argumentów, żeby go posadzić sportowo, na ławce. tak, i sportowo daje argumenty, żeby grał. Tak, To tak. na Boga. Postawmy na naszego chłopaka stąd z regionu, który nie ustępuje jakby argumentami sportowymi. No facetowi jakiemuś randomowemu, nie wiem, gościowi, który tu przyjeżdża, za chwilę go nie będzie, za 7 lat, jak będziemy rozmawiać, to będziemy się drapać po głowie. Nie wiem, czy tak od razu sobie przypomnimy jego imię, nazwisko. Teraz pamiętamy, bo no bo okej. Okay, no. Tak. To tyle, no nie wiem, pamiętasz, nie wiem, no też niektórzy się zastanawiają dzisiaj, jak się nazywał ukraiński bramkarz, który bronił podczas pierwszego pobytu Miedzi w Ekstraklasie. Niektórzy moi znajomi, którzy chodzą na mecze regularnie, po 2 minutach dopiero Ja sobie wspominają. pamiętam. Chcesz No mnie ja też sprawdzić? pamiętam. Anton No dawaj, Kanibołocki. dawaj. Brawo, brawo, brawo. Maćku, jestem z ciebie dumny. Ale uwierz mi, że nie wszyscy. Natomiast, ale to my mamy takie może zboczenie, że No pamiętamy. jasne, jasne. No tak, ale oczywiście, jeszcze raz zastrzegam, nie mamy nic osobiście do Stefanosa. Pozdrawiamy go serdecznie. Jeżeli nie ogląda, to może ktoś mu to przekaże. Natomiast, no okej, okay, zobaczymy. Czy on udowodni, że, no, ale mamy duże wątpliwości, ale mamy prawo mieć takie wątpliwości, tak? Dobrze, to Oczywiście, tyle oczywiście. o tej atmosferze, którą nie dość, że mamy najmniej punktów w lidze, 6 punktów straty do bezpiecznej strefy, to jeszcze jest to nasza szatnia płonie. Tak. Także A generalnie wydaje się, że my się po amosku to urządziliśmy. wygląda. I w internecie oczywiście jest zadyma. Ja sobie znalazłem jeszcze jedną taką wypowiedź. Notabene, jedziemy dalej, dalej przy bramkarzach jesteśmy. Krzysztofa Tymę pamiętasz? Tak, oczywiście. To by nie Nasz pamiętał były jak nie ty. bramkarz. Nasi kibice też zapewne, może ci młodsi będą mieli problemy, ale starsi na pewno nie. Krzysztof Tyma, były bramkarz Miedzi, Legnica. Może nie za długo tutaj u nas gościł, ale wielki talent. No, nie zrobił kariery, nie poszło dzisiaj na co dzień na Wyspach Brytyjskich. Zajmuje się szkoleniem młodych bramkarzy. I Krzysiek Tyma napisał na Facebooku taki dosyć mocny komentarz, który stwierdził w nim mniej więcej, ja go tak dokładnie nie zacytuję, ale tak w 90%, bo nie zdążyłem sobie wydrukować tej kartki, przyznam się, i mocno się śpieszyłem do domu, żeby tutaj z wami, żeby nagrać się dla was. Ale Krzysiek Tyma powiedział mniej więcej coś w tym stylu: lepiej grać w środku tabeli pierwszej ligi swoimi chłopakami niż zbieraniną zagraniczną szrotą. Także no, bardzo mocne, bardzo ostre słowa, ale też dające wiele do myślenia i generalnie tam sporo różnych komentarzy, wpisów było też i widzę, że też sporo kibiców podziela zdanie Krzyśka, że wolą grać w pierwszej lidze, czuć większą identyfikację z drużyną niż no, być świadkiem kolejnego jakiegoś projektu, który nie wypali i potem autokary będą kursować z dwie strony z Legnicy i do Legnicy. Jedni piłkarze odjeżdżają, drudzy będą przyjeżdżać. Nie wiem, Maćku, jakie ty masz zdanie na ten temat, tak krótko. Wiesz co, to Ostry bardzo, wysyp, bardzo ostra ostry, wypowiedź, bardzo tak. No ostry. ja bym mógł tylko tutaj jakby uzupełnić to tym składem, który teraz znowu wyszedł i można powiedzieć kolejna Legia Cudzoziemska, brak tak naprawdę młodzieżowca. To się wszystko wiąże z tą wypowiedzią Krzysztofa, no bo wiesz, jakie jest moje też zdanie. Ja też jestem otwarty na obcokrajowców, ale zawsze to podkreślałem przy zdrowych proporcjach. My nie jesteśmy Manchesterem, my nie jesteśmy Barceloną. Z całym Tak, bo szacunkiem dla to pana jest inny Andrzeja świat Bateło, piłkarski, tak. ale na tę chwilę Legnica nigdy nie będzie takim europejskim ośrodkiem europejskim, międzynarodowym. Tu trzeba budować na troszeczkę innych zasadach, w oparciu, może właśnie w oparciu o tych zawodników, którzy właśnie takich jak Mateusz Abramowicz mają w sercu regionalną piłkę. Nie mówię już nawet legnicką, bo my tu mamy problemy z wychowankami. I to zawsze mnie to zastanawiało. Nie chcę powiedzieć, że mi się to nie podobało, ale zawsze mnie to zastanawiało. Tym bardziej, że pamiętamy te szumne zapowiedzi, że wyciągamy wnioski z pierwszej przygody z Ekstraklasą. No szanowni państwo, no popełniliśmy te same, można powiedzieć, błędy. Dokładnie te same i zajmiemy się tym, Maćku, tutaj już możemy od razu obiecać naszym widzom, że po sezonie. zajmiemy się tym
No, gdy już to będzie, no, gdy przyjdzie czas, gdy przyjdzie czas, No bo na tak, razie no jeszcze tak. nie spadliśmy, pamiętajmy o tym, nie spadliśmy jeszcze i to jest sport. Nie, no jasne. No, Także, ale coś, jeżeli to stanie się jeżeli twardo. pozwolisz, to ja tutaj coś dla optymistów, niepoprawnych optymistów, przygotowałem kilka liczb, bo, no, szanowni państwo, mamy 11 meczów, czyli 33 punkty do zgarnięcia. Więc jeżeli ktoś wierzy w ten awans, a wiem, że są tacy kibice, bo też rozmawiam z wieloma i niektórzy wpisują i bezgranicznie wierzą w utrzymanie, czego zazdroszczę im, bo ja tak naprawdę bardzo chłodno już No podchodzę ale do... jeszcze gdzieś tam wierzymy, tak? No tak, ale generalnie Nie bezgranicznie, ale powtórzę wierzymy. się, trzy kolejne bardzo ważne mecze. Lechia, Piast, Korona. Jeżeli tutaj przywieziemy chociaż z jednego meczu remis, to naprawdę skomplikujemy sobie już dość mocno tę sytuację, która już jest bardzo mocno skomplikowana. No to tego nie wiem, czy się da dalej to skomplikować. Urządziliśmy się, użyję określenia, urządziliśmy się na tym ostatnim miejscu i wydaje mi się, że niektórym jest dobrze na tym ostatnim miejscu. To mawiał legendarny Stefan Kisiel-Kisielewski. No więc Nie właśnie, jest problemem to, bardzo że jesteśmy dobrze. w czarnej dupie, tylko Bardzo to, dobrze to że wyłapałeś. damy się w niej urządzać. Maćku, ja jeszcze pozwolisz, naprawdę, zakończę raz Oczywiście. na zawsze ten temat cudzoziemców, jakby pociągnę twoją wypowiedź, bo i po prostu postawimy już kropkę, nie będziemy do tego wracać. Natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, my nie jesteśmy, ja nawet nie mówię o miedzi, my jako polska piłka, to jest nasz problem. My nie jesteśmy na poziomie drużyn występujących w Lidze Mistrzów, ani nawet w Lidze Europy, bo tam nas nie ma, gdzie tam jakby narodowość się kompletnie nie liczy i są piłkarze naprawdę z multikulti wyjściowej 11 czy tam w całej kadrze meczowej i mi to kompletnie nie przeszkadza. Jest okej, okay, to jest to pewnie zrozumiałe. Taki mamy świat dzisiaj, jest to normalne, paszport nie gra. Natomiast w polskiej lidze, no niestety, to już się robi jakaś aberracja, to już jest pokraczne, no umówmy się, kiedy mecz Miedzi z Jagiellonią to pokazał, wyjściowy 11 Miedzi jeden Polak, wyjściowy 11 Jagiellonii dwóch. Wielu klubów w polskich ligach, no Raków miał jednego, Pogoń czterech, mówię o minionej kolejce. I ja tu się, czytałem bardzo ciekawy artykuł, przyznam się, dzisiaj na stronie Miedziane.eu. Pozdrawiamy serdecznie autora strony. Wiem, że jest wiernym kibicem Miedzi Tak. i dlatego serdecznie też go pozdrawiamy. Natomiast bardzo fajne rzeczy, bardzo fajne artykuły tam można znaleźć na tej stronie. Polecam. Natomiast nie zgadzam się, akurat nie zgadzam się jakby z tą częścią tego artykułu dotyczącą obcokrajowców, ponieważ kolega broni jakby tego wątku. Nie będę się o nim rozwodził, przeczytajcie sobie. Ja uważam, że to jest problem polskiej piłki. Popatrzcie na składy czeskich drużyn, norweskich drużyn, które występują w europejskich pucharach i jakie tam są proporcje. I te drużyny naprawdę regularnie grają. My się podniecamy teraz Lechia Poznań. Super, że Lech Poznań jest w 1/8 konferencji, ale te drużyny regularnie grają na takim poziomie. I tam naprawdę tam są zupełnie inne proporcje. Tam drużyny szwedzkie, norweskie, czeskie. No Czesi, nasi południowi sąsiedzi są najlepszym składem. Prześledźcie składy drużyn czeskiej ekstraklasy i generalnie w meczach bezpośrednich to po prostu wszyscy praktycznie dostajemy od nich bęcki tak naprawdę. Także jakby to, co Maciek powiedział, to są już chore proporcje. Naprawdę, nie mamy nic przeciwko, ale te proporcje są chore. Natomiast do tego tematu wrócimy dopiero, jak będziemy podsumować ten sezon, bo jest o czym mówić. Po prostu to są, tak jak Maciek powiedział, to są kolejne popełnianie tych samych błędów sprzed 4 lat. Tak. Tak, kropka, tutaj zostawiamy ten temat. Co jeszcze z nowości? No to nie wiem, to już może czarny humor, to jak Twitter żyje takimi ciekawymi wyliczeniami po minionej kolejce, że Miedź straciła matematyczne szanse na Mistrzostwo Polski, jako że po zwycięstwie Rakowa, tak? Rakowa z Pogonią Tak, i tak, po tak. naszej porażce, jakby także, kochani, mistrzem Polski na Już nie pewno nie będziemy. będziemy. O tym, że ani jeden młodzieżowiec nie znalazł się w wyjściowej 11, to już się Zaakcentowałem, tak. przerysowaliśmy. Też już o tym mówimy, też nas to boli. No ale teraz to już jakby są mniej istotne sprawy. Jeszcze jedna istotna sprawa, Maćku, chcieliśmy poruszyć temat to No słowa trenera właśnie. Grzegorza Mokrego na konferencji prasowej. No, mnie one też dołują po prostu. No i nie dają mi powodów do optymizmu. Maćku, powiedz coś więcej na ten temat, Wiesz proszę. co, trener widać, że jest realistą i bardzo, bardzo szczerze mówi o sytuacji i
No to też jest kolejny sygnał niepokojący, bo ja nie widzę entuzjazmu w tych wypowiedziach, a chciałbym usłyszeć, że no jednak mamy pomysł, tak, żeby poderwać tę miedź w meczu z Lechią, że mamy kolejnych piłkarzy, którzy są w palecie, w kadrze, których jestem w stanie wykorzystać. No tutaj dowiadujemy się, że jest włączony z drugiego zespołu napastnik, szanowni Państwo, przypomnę, który rozegrał 25 meczów, wszczelił 2 gole. Jeżeli ten napastnik ma być... Czy tak, jeżeli ten napastnik ma być zbawieniem na najbliższe mecze, myślę, że to tylko i wyłącznie takie kadrowe uzupełnienie, bo mamy problem, tak? Mamy problem, ogromny problem z nieskutecznością, ale również Angelo wypada nam za żółte kartki, więc to takie uzupełnienie, ale dla mnie nie do końca zrozumiałe. I co? No i kończąc już to twoje pytanie a propos wypowiedzi trenera, mnie to niepokoi. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie. No ja jestem wręcz przerażony, no, kiedy słuchałem naszego szkoleniowca. Ja byłem przerażony, kiedy trener Mokry mówi o tym, że kolejny mecz, byliśmy apatyczni, kolejny mecz nie byliśmy kreatywni, tylko reaktywni. Pawełku, wiesz, ale mecz, trener mówi kolejny prawdę. Mecz, w którym źle trener mówi gramy prawdę. Do ostatniej, że gramy źle, że dopiero po stracie bramki ta gra się poprawia. No to słuchajcie, no jeżeli my mamy walczyć o utrzymanie skutecznie i my jesteśmy apatyczni. No apatyczny to ja mogę być do rana, jak wstanę, nie będzie mi się chciało o 6 rano iść po pieczywo, żeby o 7 rano być w pracy, no to ja mogę być, no nie wiem, apatyczny. Sam mogę być apatyczny, natomiast No nie wiem, no brak słów, no po prostu no to tak jakby była to grupa ludzi, która nie wie w ogóle o co gra, nie? Albo im na tym nie zależy. No i wracamy do początku naszego Tak, dzisiejszego odcinka. tak. Słowa Huberta Matyni, te sprzed kilku miesięcy, plus te świeże, niefortunnie może wypowiedziane, no ale może szczere, może coś w tym jest, nie? Także no naprawdę, tam chyba się źle dzieje, naprawdę, no. Bo dla mnie drużyna, która walczy o utrzymanie, to wychodzi na boisko z nożami w zębach, tak? No, ale tego nie pamiętasz widzi... moje słowa po meczu z Zagłębiem? My tego nie widzimy i wiem, że wy kochani też tego nie widzicie, bo czytam wasze komentarze na Twitterze, na Facebooku i no ludzie, no plus rozmawiamy No tak. na ulicy, spotykamy się, rozmawiamy i no i generalnie wszyscy to widzimy, także Tak, no ale źle wiesz, to ja to wygląda. powiedziałem po meczu z Zagłębiem, że ja jestem w stanie zrozumieć porażkę Tak, po tak. sportowej grze, po To jest sport, rywalizacji, można przegrać, tak. Oczywiście, że tak, no ale nie po apatycznej grze, no sorry, no tego nie jestem w stanie zrozumieć. Trener widzę, że też nie jest w stanie zrozumieć. Tylko od trenera wymagalibyśmy, żeby już w meczu z Lechią ta drużyna z tego marazmu no się otrząsnęła, tak? Wiesz, Maćku, trener Mokry tak, i jego supersownicy, bo mówimy o całym sztabie trenerskim, Tak, no tak. przecież oni nie wyjdą na boisko, nie zagrają. To prawda, to Na pewno prawda. się starają, na pewno chcą dobrze i wiadomo, że wszyscy trzymamy za nich kciuki, życzymy im jak najlepszego, no ale dobra, może postawmy te 3 kropki i no bo jest źle. No, pędzimy jak pendolino chyba do tej Spróbujmy wyścigu. zakończyć czymś optymistycznym. Jest coś takiego, co No może tak moglibyśmy trudno, wyróżnić? trudno. Wiesz co, Maćku, powiem ci szczerze mówiąc, no, że użyję słowa bezgraniczne zaufanie. Ja na pewno bezgranicznie nie ufam, natomiast ja jestem może takim trochę lekko naiwny. Jeszcze z racji wieku, bo młody chłopak jestem, to jestem trochę jeszcze naiwny. I wierzę, gdzieś tam jeszcze trochę wierzę, no, ale coraz mniej, no, chyba tak jakby wszyscy. Niektórzy w ogóle już nie wierzą. Ja jeszcze gdzieś tam jakaś iskierkę nadziei jeszcze mam na to utrzymanie, natomiast no niestety, jak na to wszystko patrzę, generalnie, no już bo nie będziemy tutaj się teraz pastwić nad jakby tym, co się działo na boisku, bo o tych niewykorzystanych sytuacjach, nie? To po prostu no, na tym poziomie no, nie można po prostu nie wykorzystywać takiej sytuacji i nie wygrać takiego meczu z tak słabą drużyną, jaką jest Jagiellonia. No, okazuje się, że my to nie jesteśmy, my też widać, że jesteśmy chyba słabi, skoro nie potrafimy wygrywać u siebie z Jagiellonią. Natomiast naprawdę, no generalnie, plus to się wszystko dzieje wokół, no mam wrażenie, że no, Mieć jest takim Nikodemem Dyzmą, który znalazł na ulicy przez przypadek zaproszenie na rządowy bal, na rządowy raut, no i wszedł, poznał odpowiednich ludzi, którzy z niego zrobili bohatera, zmienili jego życie i stworzyli, wykreowali jego karierę. To tak Mieć, to właśnie chyba znalazła te zaproszenie normalnie, no nie wiem, gdzieś na chodniku do Ekstraklasy. Tak przynajmniej wygląda. Oczywiście trochę tutaj to,
To tak, no, proszę potraktować to jako takie przenośne trochę, bo oczywiście, no, to, bo można to też odebrać, może trener Wojtek Łobodziński się na nas obrazić, co to, że awansował przypadkiem, broń Boże nie, bo to był naprawdę wielki wyczyn w świetnym stylu oczywiście, no, ale ja mówię, że dzisiaj ta miedź, ta dzisiejsza miedź, bo no, umówmy się, z tamtej miedzi to niewiele już zostało, tak? Tak. I ta miedź tak zachowuje się po prostu tutaj jak ten Nikodem Dyzma, który te sałatki połyka wielkimi haustami na bankiecie rządowym. Ale to Bardzo, tyle. bardzo, bardzo mi się spodobała ta twoja literacka przenośnia, a ja chciałbym, Pawle, jeżeli pozwolisz, zakończyć czymś optymistycznym, bo wydaje mi się, że te problemy, ta wypowiedź Huberta, to co powiedział trener na konferencji, to może być naprawdę pewien wstrząs dla tej grupy. Ta drużyna na pewno się spotyka na odprawach i trener też na pewno będzie musiał wstrząsnąć. Na pewno o tej wypowiedzi Matyni też była rozmowa, więc mam nadzieję, że trenerzy, trener Radek Bela, trener Sionkowski, ale również, a przede wszystkim trener Mokry, znajdą rozwiązania, które pozwolą wyzwolić pewne mechanizmy w głowach naszych piłkarzy, żeby im się jeszcze chciało, bo obawiam się, że teraz ta apatia, ten marazm może być spowodowany już tym takim podłamaniem, no ten brak skuteczności, no przecież zobacz, moglibyśmy rozmawiać całkiem inaczej, gdyby Kobacki czy Angelo wykorzystali jedną z tych sytuacji, tak? Teraz byśmy rozmawiali o całkiem innym meczu, o znowu jakichś przywróconych nadziejach. Więc Oczywiście. Miejmy nadzieję, że trener jest w stanie jeszcze wykrzesać te moce, te rezerwy, o, może to jest bardzo dobre słowo, te rezerwy z tych piłkarzy. I chciałbym wierzyć, że właśnie te wydarzenia, które były po meczu z Jagiellonią, czy w przerwie meczu z Jagiellonią, pozwolą trenerowi znaleźć takie mechanizmy i te rozwiązania. I w tym widzę optymistyczną jakąś jeszcze przesłankę. I tej wersji, tej nadziei się trzymajmy, tym dobrym słowem Maćka na zakończenie też chciałbym, żeby tak się stało. Jeszcze nie spadliśmy, wierzymy, będziemy wierzyć do ostatniego gwizdka. Może do ostatniej kolejki to nie, no bo to może to spać można wcześniej, ale no po prostu do samego końca, kiedy będzie ta szansa, no to jest sport, także i oczywiście tradycyjny apel, nie odwracajmy się, może krytykujmy, bo mamy do tego prawo. Może tak, oczywiście. Może niekoniecznie wszyscy to rozumieją i akceptują, ale kibice, dziennikarze, generalnie wszyscy, całe środowisko, otoczenie, każdy ma prawo do swojego zdania odmiennego, do krytyki, także krytykujmy konstruktywnie, dyskutujmy, ale bądźmy z naszą drużyną, dopingujmy ją, nie obrażajmy nigdy naszych zawodników, to tak, zawsze warto o tym pamiętać, żeby nie wiadomo, jeżeli mit spadnie z ekstraklasy, to słuchajcie kochani, są poważniejsze problemy na tym świecie. Oczywiście. A na pewno niewielu z Was ma, wielu z Was też pewnie ma w swoim życiu prywatnym też większy problem. Życie nie zawsze jest fajne. Raz jest fajnie, raz mniej fajnie. Natomiast to jest tylko sport, pamiętajmy, że spokojnie. Miedzianka jest, była, jest i zawsze będzie. I zawsze będziemy kibicować, i zawsze będziemy chodzić na mecze. Czy będziemy grać z Puszczą Niepołomice, czy z Legią Warszawa. Prawda, Maćku? Także, tak, oczywiście, oczywiście. Tak, natomiast także warto o tym pamiętać i jesteśmy za miedzią do końca i trzymamy kciuki za poza utrzymanie, tym, za naszych piłkarzy, za naszych trenerów. Pawełku, wiesz, że jestem sympatykiem zaplecza Ekstraklasy, więc no tak, nie poprawdy, bardzo lubię naszą pierwszą poprawdy. Ligę. Ja bardziej kocham Ekstraklasę, ale mimo że coraz mniej jest młodych polskich Polaków, co nie napawa optymizmem, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej piłki, a ponoć szkolenia. Nasz nowy selekcjoner powiedział, że dobre szkolenie jest. Nie wiem, czy czytałeś w wywiadzie. Nie. No ale to temat na inną bardzo rozmowę. Kurtuazyjnie. Natomiast nie widać tych Polaków na razie w klubach ekstraklasowych i mnie to przeraża, mimo że... Zostawmy ten temat. Na pewno jeszcze do niego wrócimy, kochani, także walczymy do końca, czekamy na mecz z Lechią Gdańsk i mamy nadzieję, że w następnym odcinku spotkamy się w znacznie lepszych nastrojach i będziemy o Tak jest. przyjemniejszych rzeczach mówić. Hej, Dziękuję mieć! bardzo. Hej, mieć.